Wyprawa Argonautów, czyli wyprawa po Złote Runo, jest to jedna z takich ważniejszych, jeden z ważniejszych mitów mitologii greckiej. Te wszystkie wydarzenia według mitologii odbyły się przed Wojną Trojańską, przed Odyseją, o których materiały oczywiście są na tym kanale i bardzo na nie zapraszam. Wrócimy jednak do tego, tej wyprawy Argonautów, o tą chęć zdobycia tego Złotego Runa. A, jeszcze jedno, bym Zapomniał, tradycyjnie zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Oceń, skomentuj, udostępnij, opublikuj. No wiesz, co zrobić, żeby kanał mógł się rozwijać, żeby stał się coraz bardziej popularny. Takie wsparcie dla jego rozwoju. No i zachęcenie mnie do dalszej pracy. Wróćmy jednak do tych argonautów. W Tesalskim mieście Jolkos panował król Aizon i miał brata przyrodniego Peliasa. Ten Pelias no nie był zbyt miły. Strącił Azjona z tronu i stał się nowym królem. Ten nowy król Pelias chciał jeszcze zabić syna Azjona, dopiero co urodzonego Jazona. Ale jego rodzice, żeby to dziecko ochronić, po prostu powiedzieli wszystkim, że to dziecko choruje. Później powiedzieli, że to dziecko niestety umarło i w ten sposób zabezpieczyli jego życie. A Pelias był pewny, że nie będzie w przyszłości miał zagrożenia. W rzeczywistości były już król Aizon z żoną przekazali dziecko na wychowanie do centaura Hirona. Ten Hiron był bardzo mądrym gościem, który wychował wcześniej sporo bohaterów. I no, wychowywał, uczył tego jazona na po prostu bohatera. Gdy jazon dorósł, postanowił odebrać władzę Uzupatorowi i ruszył z nim walczyć. Po drodze, na, przechodząc przez jakąś rzeczkę, spotkał staruszkę, która poprosiła go, żeby przenieść go przez ją, przepraszam, przez tą wodę. W czasie tego przenoszenia zgubił sandał. Przeniósł tą staruszkę, tam mu podziękowała. W rzeczywistości to nie była staruszka, tylko to była Hera bogini Hera, która po prostu chciała sprawdzić, czy ten jazon jest dobrym człowiekiem. No a ten zgubiony sandał. Oczywiście, jak to w mitach, to nie było coś nieważnego. Królowi Peliasowi wcześniej wyrocznia powiedziała, żeby uważał na, na człowieka niegościa w jednym bucie. I kiedy ten jazon wszedł w tym jednym sandale, no to ten stwierdził, że musi coś wykombinować, żeby się tego jazona po prostu pozbyć. Wymyślił takie coś, żeby Jazon mógł zostać nowym królem, musi przynieść mu złote runo. O tym złotym runie no, będzie inny materiał, no ale można powiedzieć, że to złote runo to hmm, taka nie można powiedzieć futro, ale skóra z takiego baranka, który był stworzony przez bogów. I ona miała tam świetne jakieś właściwości, znajdowała się w Kolchidzie. No i Jazon stwierdził, dobra, pójdziemy po to złote runo. No, jak to w mitach, wszystko oczywiste. Ponieważ Jazonowi pomagali bogowie i bohaterowie, to wszystko wydawało się bardzo proste. Budowniczy Argos pod kierunkiem Ateny zbudował statek Argo, czyli błyskawiczny. Do tego, do załogi przyłączyła się cała masa bohaterów na czele z Heraklesem. Ojciec Achillesa, Peleus, mądry Nestor, wojowniczka Atlanta, bliźniacy Kalais i Zetos, czyli skrzydolaci synowie Boreasza, śpiewa Gorfeusz i tak dalej, i tym podobnie. Cała masa, elita, można powiedzieć, celebryci tamtego świata. Po prostu ci bohaterowie innych mitów pomagali Jasonowi. W tej wyprawie no był wspierany przez bogów, był wtedy jeszcze dobry. Miał, chociaż miał dowodzić Herakles, to ten, ponieważ stwierdził, że to wszystko jest zaplanowane przez Jazona, oddał tą władzę w ręce Jazona. No i wyruszyli. Oczywiście, jak to każdy mit, z całą masą przygód i troszkę im to zajął. Na początku trafili na wyspę Lemnos, gdzie żyły kobiety, które wymordowały swoich mężów. No ci za bardzo interesowali się trackimi niewolnicami. No siedzieli tam jeden, dwa lata, no po prostu te kobiety, no brakowało im tych mężów, no, im to pasowało. Dopiero Herakles przekonał ich do dalszej podróży, no i dalej poszło. Tu pokonali olbrzymów, tam coś zrobili cudownego. W końcu trafili na ślepego króla wróżbite, Fineusa. On został ukarany ślepotom za to, że wróżył ludziom. To był dar od bogów do tego prześladowały go harpie, które zabierały mu jedzenie, żeby cały czas był głodny. Herosi, jak to Herosi, przegonili harpie, a Fineus w ramach rewanżu, żeby im to wynagrodzić, powiedział jak pokonać dwie zderzające się ze sobą ściany skały, czyli simple agady, Po prostu Wypuścili gołębia, te skały zaczęły się zamykać, żeby go złapać. Chwyciły mu tylko kilka piórek ostatnich, a Argonauci popłynęli tuż za nimi, kiedy te skały się rozsuwały, to im się udało przepłynąć tylko lekko im rufę zmiażdżyło. Już po tym w końcu dopłynęli do tej Kolchidy. Tam władał król Aietes. no ten po prostu nie chciał oddać tego złotego runa. I postawił jeden warunek, że jeśli go spełnią, mogą mnie wziąć. Kazał jednemu z argonautów, oczywiście padło na jazona, zaorać pole dwoma bykami ziejącymi ogniem, zasadzić tam zęby smoków, z których wyrośli wojownicy, pokonać tych wojowników i wtedy mógł się udać do świętego Gaju Aresa, żeby wziąć yy, to Runo. Ponieważ Jazona wspierali bogowie, Hera przekonała Afrodytę, a ta spowodowała, że córka króla Medea zakochała się w Jazonie. Ponieważ była czarodziejką, dała mu maść chroniącą przed ogniem i żelazem, ten w łatwy sposób zabił tych wojowników, zaorał tą ziemię wcześniej. Później poszli po Toruno. Ona ośpiła smoka, nigdy nie, śpią, nie zapadającego w sen smoka, pilnującego. Pilnującego po prostu tego runa. Jazon uciął mu głowę, wziął runo, wsiedli na statek, no i wszystko by było dobrze, ale na statek wsiadła też Medea, a król nie chciał po prostu, a król Aietes nie chciał ich puścić i ruszył za nimi w pościg. I tu posłuchajmy jak okrutne często były te mity. Medea zabrała swojego młodszego brata, dziecko, jeszcze dziecko, Absyrtosa. Kiedy zobaczyła pościg, zabiła go, poćwiartowała i rozrzuciła kawałki po morzu. Wtedy ścigający Aietes przestał ich ścigać, tylko zaczął zbierać te szczątki. I tu po tak dużej zbrodni bogowie odwrócili się po prostu od Argonautów. Po prostu... Wszystkie nieszczęścia do nich trafiły. I chociaż ta podróż powinna zająć się naprawdę krótko, to przez wiele lat cały czas odpychani od tego Jolkos byli. Wszędzie właściwie byli, walczyli z potworami, z tyranami, robili cudowne rzeczy bohaterskie, no i oczywiście w końcu wrócili w chwale. Kiedy trafili do tego Jolko, stali się bohaterami. Ponieważ ojciec Jazona Aizon był umierający, Medea dzięki swojej magii uzdrowiła go. Dowiedziały się o tym córki tego uzupatora Peliasa, który był śmiertelnie chory. Medea no nie była, jak już chyba wiemy, zbyt grzeczna, miła i wymyśliła takie coś, że pomoże, ale one najpierw muszą go zabić, podświartować, a później ona da im specjalne zioła którego uzdrowią. No i te córki Peliasa tak zrobiły, zabiły, poćwiartowały swojego ojca, a Medea się zabrała i powiedziała, że nic z tego. No i wszyscy wówczas ją znienawidzili. Razem z Jazonem musieli uciekać, i tu są dwie wersje. W jednej Jazon ginie przygnieciony przez łódź, statek, a Medea staje się kochanką króla. Jednego z tych państw, miast. W drugiej wersji kłócą się, ale w końcu się godzą i wracają do Aietesa, tego króla Kolchidy, i tam już szczęśliwie sobie żyją. Czyli, jak zawsze w tych mitach greckich, bardzo ciekawie, bardzo interesująco, często krwawie przy udziale bogów o tych przygodach. Argonautów przy, o tym powrocie można by stworzyć z 2-3 materiały, może kiedyś będę miał na to czas, jeśli bym żył z YouTube'a to pewnie tak, ale są inne rzeczy, ale na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały, chcecie jakiś specjalny materiał, piszcie w komentarzach, dziękuję za uwagę.